Sikanie niesie wiele informacji. Odlot na Maltę opóźnił się o trzy godziny. Wcale mnie to nie zdziwiło, pasowało jak ulał do mojego pecha. Wreszcie wystartowaliśmy. Z okien samolotu widać było gwiaździste niebo i nic więcej. W drugiej godzinie lotu wśród pasażerów zapanowała nie dająca się nie zauważyć atmosfera nerwowości tak jak nie da się nie poczuć w przepełnionym tramwaju smrodu przepozonych skarpetek niewiadomego pochodzenia. Prawy silnik samolotu zaczął wydawać dźwięki przypominające pisk zażynanej kaczki, a na dodatek wypluwał na przemian kłęby dymu i języki ognia doskonale widoczne na tle czarnej pustki za oknem. Połowa pasażerów wpadła w panikę i powyciągała różańce i kartki papieru, na których chciała zapisać swoje ostatnie cenne myśli. Wreszcie pojawiła się Stewardesa. Byłem przekonany, że powtórzy komunikat o wyjściach awaryjnych i kamizelkach ratunkowych. Nie. Najspokojniej świecie kazała nam zapiąć pasy i ze stoickim spokojem poinformowała, że z powodu złych warunków atmosferycznych zmuszeni jesteśmy lądować na lotnisku w Larnace. Patrzyłem z zachwytem i podziwem na to, jak kobieta potrafi pięknie kłamać i to jeszcze w żywe oczy. Robiła to z wdziękiem dziewczyny udającej orgazm w czasie stosunku z facetem, który mógłby być jej ojcem. Przecież nawet ostatni niewidomy debil na pokładzie nie mógłby przeoczyć kilkunastometrowych płomieni buchających z prawego silnika. A głuchy nie usłyszeć rzężenia dożynanej kaczki. A jednak... Ta informacja tak kłócąca się z rzeczywistością rozświetlającą pomarańczowym laskiem wnętrze samolotu uspokoiła pasażerów. Gdyby stewardesa opowiedziała o czerwonym kapturku, to większość pasażerów nie tylko by go zobaczyła, ale jeszcze poczułaby zapach szarlotki w koszyczku przykrytym lnianą serwetką przeznaczonej dla chorej babci. Pewnie im tragiczniejsze jest położenie człowieka, tym bardziej jest mu łatwo uwierzyć w najbzdurniejszą bajkę i poddać się hipnozie. To znaczy bardziej wierzyć w cudze słowa niż w otaczającą rzeczywistość. Wraz ze zbliżającymi się światłami jakiejś wyspy rosło moje rozczarowanie. Już się szykowałem do nagłej kąpieli w Morzu Śródziemnym i nawet paszport przełożyłem do majtek, żeby nie utrudniać pracy policji. Pomyślałem sobie, że jeżeli uznają mnie za zaginionego, to sprawa będzie się ciągnąć jak wycieczka turystów zwiedzających mauzoleum Lenina. Łatwa identyfikacja zwłok natomiast z pewnością przyspieszy wypłatę ubezpieczenia mojej ex-żonie, która pozostawała moim najwierniejszym przyjacielem. Nie byliśmy małżeństwem już od pięciu lat, ale wolałem, żeby to ona przez kilka chwil wspominała mnie życzliwiej, Niż zwykle, niżby linie lotnicze miały przelać odszkodowanie na prywatne konto swojego prezesa. Ślicznie musiał wyglądać z wieży kontrolnej nasz samolot, świecący czerwono-szarą smugą. Niestety. Całe widowisko skończyło się bez dodatkowych fajerwerków. Po wykonaniu trzech czy czterech rund honorowych wylądowaliśmy całkiem gładko na płycie lotniska. Samolot został otoczony przez rój samochodów, migających różnokolorowymi kogutami, informującymi, że bycie w centrum uwagi oznacza niebezpieczeństwo. Nasza grupa tanich wycieczkowiczów, napalonych, aby za psi grosz odpocząć w luksusowych hotelach, ugrzęzła na lotnisku w Palermo. W jej skład wchodziło siedemnastu zgorzkniałych emerytów, udających milionerów, dwójka zakochanych. Pięciu facetów mruków, zapewne lecących na podryw, nieświadomych tego, że wrócą jeszcze bardziej mrukliwi, bo przed sezonem nie ma co podrywać, nie licząc dwudziestu emerytek, pochlipujących z zupełnie dla mnie niezrozumiałej radości, że jeszcze żyją. Czekaliśmy na zastępczy samolot, który miał mieć lepsze warunki atmosferyczne. W bagażu podręcznym, jak mnie nazywano moją plastikową reklamówkę. Miałem tylko jedno czasopismo, które przeczytałem już w Wiedniu, kiedy czekałem na odlot. Nie mając nic lepszego do roboty, znudzony spacerowałem po lotnisku. Oczywiście nie pozwolono nam opuścić terenu dworca lotniczego ani nie wydano bagażu. Odwiedziłem wszystkie sklepy bezcłowe, wszystkie kawiarnie z kawu. Spróbowałem mało jadalnych słodyczy. I zżarłem chyba stuzin przepysznych ciasteczek, zrobionych chyba z wysuszonego makaronu. W końcu zacumowałem w jakimś barze i wlałem w siebie sporą porcję łuzo. Zaczęło świtać. Za brudnymi szybami portu lotniczego majaczył nasz samolot, osmalony warunkami atmosferycznymi. Gdy zrobiło się całkiem jasno, Zepchnięto go gdzieś na skraj lotniska, żeby nie straszył wystarczająco przerażonych pasażerów. Zaczęło robić się tłoczno, bałem się odejść od swojego stolika, bo kłębiący się tu włoskich turystów z żonami i rozwrzeszczanymi bambini natychmiast zajoby moje miejsce. Oczywiście nikt nas nie informował, co się dzieje i jak długo będziemy tu tkwić kwadranse dni. Powiedziano nam tylko, że po każdych ośmiu godzinach czekania. Należy się posiłek na koszt linii lotniczych. Z nudów zacząłem obserwować cytatą blondynkę. Jej dojrzała uroda i kształty sprawiły, że nieświadomie zwróciłem na nią uwagę. Ale kiedy się rozejrzałem, okazało się, że większość facetów się na nią gapi, z rozdziawionymi gębami, śliniąc się jakby żarli cytryna. Pewnie zdążyła się już przyzwyczaić do tego, że zawsze znajduje się w centrum zainteresowania i nie zwracała na nich uwagi. Zachwyt mężczyzn przyjmowała z delikatną enfazą i niewymuszoną swobodą. Słowiańską urodą przypominała Polkę, która łowicki pasiak wymieniła na elegancką garsonkę, podkreślającą jej zgrabną figurę. Obok niej kręciły się dwie dziewczyny. Starsza z nich, prawdopodobnie już pełnoletnia, wziąłbym za czystej krwi Sycylijkę, gdybym ją spotkał na ulicach Palermo. Miała tak niezwykłą urodę, że gdyby wystartowała w konkursie na Miss Syrakus, z pewnością swoim czarującym uśmiechem zdyskwalifikowałaby wszystkie konkurentki. Młodsza, ruda, wyglądała jak krzyżówka, Arabskiej i wschodniej urody, ale jej humor pozostawał w stanie permanentnej hibernacji. Jakby chciała wyrównać średnio statystyczną poczucia humoru tej trzyosobowej grupki. Nic dziwnego, jej twarz pokryta była niezliczoną ilością krostek trądziku młodzieńczego, co upodabniało ją do przejrzałego sera pleśniowego. Dostrzegłem jeszcze, że starsza dziewczyna bezskutecznie starała się rozbawić tę młodszą, którą czekanie na samolot nudziło tak samo jak mnie. Ich opiekunka ze stoickim spokojem siedziała na krześle i patrzyła w przestrzeń, uśmiechając się delikatnie, jak uciekinier powracający po długim wygnaniu do ojczyzny. Po jakimś czasie blondyna przysnęła, rysy jej twarzy rozprostowały się i sztuczny uśmiech zniknął. Zauważyłem w tych rysach jakąś zaciętość, szczególnie silną w zmarszczkach nad górną wargą, jakby maska zmięta ręką niewprawnego scenografa nie mogła się do końca rozprostować. Wypijając piąte, a może siódme o łza straciłem nimi zainteresowanie i przestałem snuć domysły, kim są. Tym bardziej, że dziewczyny rozmawiały między sobą po grecku. Znałem tylko kilkanaście słów tego języka. Przypomina mi skrzypienie drzwi do kibla w domu mojej babki. W nocy często odwierał je dziadek, którego osikanie niosło wiele informacji o stanie jego prostaty.